Zaczynamy grzybobranie z Eweliną. Pierwsze jej oto takie grzybki. I oczywiście z Krzysztofem. Zobaczcie, piękny okaz tak zwanej koziej brody. Kozia broda jest pasożytem drzewa sosnowego. Jest to rzadki grzyb, wręcz nawet powiedzieć można w naszym slangu unikatowy. Zobacz, tego typu grzybów nie zbieramy, to nie są grzyby jadalne, nawet źle wyglądają. Wszystkie, które mają taką blanszowaną od spodu główkę, unikamy. A weź go językiem. A sam sobie sprawdź, weź. Zobacz. Nie. Trujące są, mają gorycz. Nie, grzyby. To ty weź. Tego nie zbieramy. No spróbuj, spróbuj. A sam spróbuj. Nie chcę nawet, jeszcze się otruję i co? Nie, od lizania się nie otrujesz. Jak się schował przed tatusiem? Zobaczcie, pod korą. W takiej grudce, o, sobie tutaj leżakował pod grzybek. Piękny, kolejny, do wiaderka. A w korzeniu ukazał się oto ten piękny grzyb. Znaczy, piękna też jesteś. Dziękuję. Ale pochwal się, wyciągnij go z grzybnią. Co ty tu masz? Piękny podgrzybek. To jest podgrzybek? Tak, to jest podgrzybek. Będę pytać się, upewniać. Nie, no zobacz. I ciach. I do wiaderka. Taki oto maluszek nam się tutaj trafił. I do koszyka. Ciach. Masz dobry wzrok. Teoretycznie. Widzisz to, co chcesz? A w augenach chodzę. Ale zobacz, z boku jeszcze jest jeden. Też go nie widziałaś, a ja go wypatrzyłem. Tutaj zobacz. Kolejny czarny łebek. I też ładny. Pyk. Kolejne dwa szkraby. Jeden. A z boku drugi. Jak malowane, co pięknie to wygląda. Ocet. Ocet. Pyk. I drugi myk. Będzie co dzisiaj robić wieczorem. Dokładnie. Stanie przy garkach. Ja lubię. Zobaczcie, jak się uchowały piękne krabuski. Tu jest jeden. Już go wyciągamy. Ale się skurkowaniec ładnie ukorzenił. Patrzcie, piękny okaz. Niesamowicie duży. Waży pewnie z 20 deko. Uśmiecha się, no kuźwa. Mało tego, zobaczcie, tu jest drugi. Też piękny. O, to się nazywa grzybobranie. A żeby nie było, do kompletu jeszcze jest tutaj trzeci. Pod tym gałązką się uchował. Ładne miejsce, ładne. Zaraz Ewelince pokażę. To się pewnie zdziwi, co się kopie. Kopie się, co ja tam gadam, co się szuka. My poszukiwacze to mamy w głowie, w głowach kopanie. A tu piękny grzyb. Trzy piękne prawusy. Co uzbierałaś? A zobacz ja. I mówisz, że nie ma? No nie ma. No pojedyncze są. No, proszę cię. Co? Ale jakie piękne. Zobacz, jakie olbrzymie. Wow. Zajrzyj do wiadereczka jeszcze. Ty to miałeś farta. No. A już miałem z tego miejsca wracać, wiesz? A tu pyk. Trzy prawuski. Mm. Pokaż do kamery, jak to ładnie wygląda. Piękne. Od razu chcesz oczyścić, je? Tak. Robi wrażenie, nie? Tyle? Boże, szale. No, tyle. Pięknie. I będziesz miała pracę w domu. No tak, powiedzmy. Następny ciach. Ach. Pyk. A mówią, że nie ma prawusów, tylko są czarne łebki. Coś tu kłamał. No widzisz, ty miałeś szczęście, bo ja same te... Jak one się tam nazywały? Czarne łebki. Jeszcze. Grzybki. Jeszcze. Zajączki. A, no. Pyk. Piękne. I do wiaderka. Zobacz, kochanie, takich grzybków nie zbieramy. To jest muchomor. Ale takie zbieramy. Pokaż. Co tam masz? A, ładny podgrzybek. Czarny łebek. Ty to masz farta. Nie to, co ja. No za chwilę ty będziesz miał.
obcinasz od razu stópki. Tak, bo żeby było czyste. Jest kolejny, kochanie. Przytnij go. Dzisiaj to będzie prawdziwy dzień grzybiarza. No, zapowiada się. Tutaj też grubo, zobacz. One są jadalne, to są cztery. Ty masz tutaj jednego. Piękny, ładny. Przetnij go, jak nie będzie siny, to znaczy, że dobry. I tutaj są jeszcze dwa ładnie usytuowane. I tutaj mamy jeszcze... No to do jedzenia. Co? Na pewno to dobre. No to się sprawdzi. Raczej tak. Piękny. Ten jak się ładnie skrył, praktycznie niewidoczny, żeby mnie przyklęknął, to bym go nie zauważył. Tak się schował, że go praktycznie wcale nie widać. Pokaż go, weź go w rękę. Jaki szkrabik mały, co? No taki to ja raczej widzieć nie będę. Ale się uśmiecha. Jak nie będziesz widzieć, jak go zauważyłaś? No bo tu akurat kucałam, to wiesz. 5 maluszków, poproszę. Rodzinka. Rodzinka. Detektorystów.pl. Zobaczcie, jaki okaz znaleźliśmy. To jest chyba tak zwana ta kozia broda. Słyszałaś o takich grzybach w ogóle kiedyś? Słyszałam, ale nie widziałam. Bo to są bardzo rzadkie grzyby. To jest prawdziwy rarytas, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów. Ja się na tym tak nie znam, nigdy tego nie obgotowywałem, ale ponoć z tego robią i flaczki, i też makaron. To już wiesz, co będziemy mieli na kolację dzisiaj. Trochę to, mało. Mało. Fajny grzyb taki, a weź go dotknij, taką ma strukturę gąbkowatą. Ładnie pachnie też. Ciekawe jak smakuje. Kozia broda. Się okaże. Ale ja słyszałam, że są też inne nazwy. Nie wiem, ja to tak potocznie. Kozia broda, a sprawdzimy w domu, bo tutaj nie ma internetu, jak fachowo się nazywa ten grzyb. No ale mamy. Wszyscy o nim mówili, jest rzadki. Teraz chyba nawet został skreślony z tych list jakby zagrożonych wyginięciem gatunków, także można go nawet zbierać. Zobacz, trafiliśmy w gniazdo. Pyk. Jeden, drugi, trzeci. Tu maluszek na słońcu, czwarty. Piąty, ale ten podpleśniały. Zaraz go, nie, ten do wyrzucenia. Szósty. Siódmy. Patrz pod nogi, jeszcze może być więcej. Siedem z jednego miejsca. O, tak ładnie, tylko trzeba jeszcze je oczyścić z grzybni. Zobacz, jakie tutaj są grzyby. Pierwszy raz też widzę coś takiego. Jakieś śliskie, cholera wie. Wyglądają jak kwiaty na drzewie, natomiast te drzewo zdobią jakieś białe grzybki. Zadowolona z grzybobrania? Oczywiście. Gdzie te nasze wiadro? No tam jest. Prawie całe wiadro. Co my dzisiaj z tym będziemy robić? Część w ocet i część do ususzenia. Piękne dwa bliźniaczki. Przepiękne ubarwienie, ciemne z odcieniami. Ech. Podarzyło grzybami, jak fantami, jak na poszukiwaniach. Wszędzie mi oczy latają. Tam jeszcze przy tym jest, przy drzewie. Przy drzewie, prosto. Tam. Poczekaj, bo ja tu widzę. Prosto, patrz. Tam jest, widzisz? Tak, a zobaczcie, ile umie. Jest jeden, jest drugi, jest trzeci i jest czwarty. Śliczniutki. Zapamiętaj drogę do tego grzyba. Tu jest następny. Piękny, ładny, proszę. A ja idę dalej czesać, patrzcie. Tu jest kolejny,
A zobaczcie tutaj, jak się zadomowił na drzewie. A z drugiej strony, jeszcze wam pokażę, jeszcze jeden jest. O, tutaj. Także. A i tu jeszcze jeden. Ładny. Także mamy dobre, dobrą miejscówkę. Pokaż. Uuu, to taki dorodny, prawdziwy podgrzybek. Możesz nie wiem, oczami patrzeć. Tyle tego tu jest. No naprawdę. Zobacz, są dwa takie średniej wielkości. I tu jest trzeci, co chyba trochę włożymy do octu. Będzie do wódeczki później. Oczywiście. Zimę jak znalazł. Pachnące, urocze. Zobaczcie, jak pięknie te grzybki wyglądają. Tylko obczyść, zanim wrzucisz. Obczyszczę. Tutaj mam ładny wysyp grzybków. Kochanie, jakie czarne grzyby. Pierwszy raz się z tym spotkałem. No twarde ja to czy miękką strukturę ma? Miękką. Miękką? Czarne całe. Nie wiem. Nie wiesz, co to za odmiana? O i zobacz, co tu się uchowało. Malutki podgrzybek w towarzystwie tych oto grzybów. Jeżeli wiecie, co to za grzyby, dajcie znać w komentarzach. Ciekawe bo my bardzo. Niestety nie wiemy. Ale na małych podgrzybkach się znamy. Ale to... Ciekawie było, co? Chcieliśmy nagrać czarne grzyby, a tu podgrzybek od razu się trafił. Także komentujcie, zobaczymy, czy ktoś wie, co to za grzybek. Dobrze, szefie. Ciekawe, nie? Proszę, kochanie, oto tego kwiatka leśnego. Włóż go ładnie w wazonik. Chcesz, żebym ci go ugotowała? Nie, żebyś włożyła go w wazonik. Aha. Ładny kwiatek. Dzisiaj udało nam się spokojnie pochodzić, pozbierać grzybki. Wysyp bardzo udany. Jesteśmy zadowoleni. Może nie mniej Ewelinka, bo będzie miała co wieczorem robić. Natomiast też jej przy tym wszystkim pomogę. Kończymy i jedziemy do domu.